Dolina Kościeliska uznawana jest nie bez powodu za najpiękniejszą Dolinę Tatr. 9-kilometrowy spacer pośród tatrzańskich smreków, oryginalnych formacji skalnych w towarzystwie rwącego potoku kościeliskiego gwarantuje niezapomniane wrażenia i odpoczynek od męczącej cywilizacji. Przez dolinę prowadził niegdyś szlak kupiecki i przemytniczy, co kusiło grasujących w pobliżu zbójników do licznych grabieży. O rozbójniczej historii tego miejsca świadczą chociażby nazwy napotykanych po drodze skał – Zbójnickie Okna, Zbójnicka Turnia czy Zbójnicki Stół. Nic dziwnego, że reżyserki Agnieszka Holland i Kasia Adamik umieściły tutaj, a także w kilku innych miejscach w Tatrach, akcję swojej filmowej opowieści Janosik – Prawdziwa historia. W odróżnieniu od serialu z lat 70. film nawiązywał do autentycznej postaci Juraja Janosika, legendarnego, żyjącego na przełomie XVII i XVIII wieku zbójnika z Karpat, Słowaka. Do popularyzacji legendy Janosika po polskiej stronie Tatr przyczynił się m.in. poeta Kazimierz Przerwa-Tetmajer, który o słynnym zbójniku pisał wiersze i poematy, jak Janosik tańczył z cesarzową i inne. Barwna biografia Przerwy Tetmajera, Piewcy Podhala, była tematem biograficznego filmu Jacka Koprowicza Przeznaczenie. Niektóre sekwencje do filmu powstały w Dolinie Kościeliskiej. Zresztą poeta rzeczywiście często tutaj spacerował. Aktorka Katarzyna Figura wspominała podczas festiwalu Orange Kino Letnie w Zakopanem o scenach kręconych przy potoku kościeliskim. Ale bywali tutaj także inni sławni aktorzy. Jan Peszek, Marian Kociniak i Leonard Pietraszak kręcili w Dolinie Kościeliskiej sceny do filmu sensacyjnego Trójkąt Bermudzki. Dla bohaterów filmu wizyta w malowniczej dolinie nie skończyła się jednak dobrze.